Nie mógł się ten mecz lepiej zacząć. Czerwona kartka, od razu strzelamy dwie bramki, przy których masz udział, jedną strzelasz, drugą dogrywasz. Czego chcieć więcej, można powiedzieć, na początku meczu. Dokładnie, mecz zaczął się bardzo dobrze, mimo tego, że tutaj przeciwnicy starali się jak najbardziej nam utrudnić i tego skutkiem było tak brutalne wejście w Kamila, też starali się tak grać i tak jak powiedziałem tutaj przed chwilą, że trochę nas to wybiło z rytmu, tak mi się wydaje i niepotrzebnie daliśmy się tutaj przeciwnikowi w takie brudne zagrywki brać w nich udział i z tego powodu mi się wydaje, że straciliśmy trochę to tempo gry i potem nie mogliśmy sobie tak łatwo już kreować sytuacji. Czego efektem może była ta stracona bramka tak z rzutu wolnego? Na pewno niepotrzebna. Cieszy to, że potem strzeliliśmy te dwie bramki, ale wydaje mi się, że mogło to jeszcze lepiej wyglądać. Na pewno mogło lepiej wyglądać. No tak, ale plan był bardzo prosty. Przyjechać tutaj, wygrać. Anglicy wygrali, jesteśmy w playoffach. Tak naprawdę musimy mieć jeszcze punkt, żeby być pewnym nie tylko gry w playoffach, ale żeby być pewnym rozstawienia i grać pierwszy mecz na Narodowym. Macie tą świadomość? Tak, mamy tą świadomość i na pewno chcemy to zrobić. Chcemy przede wszystkim zakończyć te eliminacje przy nas własnym stadionie, podziękować kibicom za wsparcie. I na pewno chcemy ten mecz z Węgrami wygrać, tak? Bo mamy trochę niedokończone porachunki, ostatnio 3-3 w takim naprawdę szalonym meczu, więc chcemy naprawdę też udowodnić, że jesteśmy o nich lepszą drużyną i w przeciągu całych eliminacji zasługujemy bardziej na to, żeby awansować do baraży. Chyba najważniejsze, że bez kontuzji, bo podejrzewam, że nóżki po tej Morawie będą bolały. No tak, tak. Zawsze to jest tak, to powiedziałeś, inne bieganie, inna murawa, ale mówię, pewnie trochę to będzie bardziej siedzieć w nogach, ale też mamy bardzo szeroki skład. Trener też wie, że może tutaj rotować. Obyło się bez kontuzji, także tak jak powiedziałeś, to najważniejsze. To bezpiecznie powróż do domu. Dziękuję bardzo.